Sobota, 15 maja 2021 roku. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, a w szczególności katolików, bo dzisiejsze nagranie kieruję właśnie do Alberta, prawda? Do naszego kochanego rodaka Polaka mieszkającego obecnie w Chicago, misjonarza. Więc po prostu no, słucham z zainteresowaniem tych nauk, które prowadzi na swoim kanale Protestantyzm to ignorancja. No i oczywiście mnie bardzo porusza ten temat tego kultu maryjnego, tak jak Albert będzie właśnie mówił w swoim nagraniu, bo ja właśnie to nagranie, które kieruję teraz do Alberta, kieruję na podstawie jego własnego nagrania. Albert, kiedy nagrywa, oczywiście zadaje pytania w swoich nagraniach, oczekując rzetelnych odpowiedzi, konkretnych odpowiedzi. Często, żeby nie powiedzieć zawsze, skarży się jednakże na brak tych odpowiedzi, bo według Alberta odpowiedzi, które są udzielane, są to takie odpowiedzi, że to nie są żadne odpowiedzi, tylko lanie wody. Ja, Albercik, mam do ciebie tylko 5 pytań, na które mam nadzieję, że mi odpowiesz w sposób rzetelny, żeby te odpowiedzi były odpowiedziami, a nie żeby były takie, żeby nie były, tak jak ty to twierdzisz, żeby nie było żadnego lania wody z twojej strony. Tak jak powiedziałem, ja jestem bardzo zainteresowany tym kultem maryjnym, gdzie no niestety nie mogę się dopatrzyć żadnych podstaw biblijnych, tak jak to nauczają właśnie kapłani katoliccy i tak jak to nauczasz, Albert, ty, że niby ten kult maryjny ma jakieś podstawy biblijne. Dobrze, przejdźmy teraz do tego nagrania, na podstawie którego będę chciał ci zadać kilka pytań i oczywiście też powiedzieć kilka rzeczy ode mnie. Mam nadzieję, że potem odniesiesz się do tego nagrania, uzupełniając moje braki zrozumienia, które wynikają, jeśli chodzi pod względem tego kultu maryjnego, do którego się namawia, żeby czcić i oddawać cześć tak zwanej Maryi, czyli Matce Jezusa, i tego, czego ja nie potrafię zrozumieć, tego obowiązku uczęszczania w tak zwanych nabożeństwach maryjnych, które to niestety prowadzą do zbawienia, i kto nie będzie uczęszczał w tych nabożeństwach, brał udział, nie będzie brał, mówiąc to już krótko podsumowując, no nie będzie uczestnikiem tego kultu dzisiejszego maryjnego, który ma miejsce w Kościele katolickim, nie osiągnie zbawienia. Tak, dokładnie, dobrze słyszycie ci, którzy nie są katolikami, a nawet ci, którzy są katolikami, że no niestety nauka Kościoła rzymskokatolickiego w dniach dzisiejszych jest taka, że zbawienie tylko przez Maryję, jeśli chodzi o nasze czasy ostateczne. To mówiłem w mojej serii, którą zrobiłem, Traktat de Montfort, prawda? Tam to szczegółowo bardzo omawiam. Teraz przechodzimy do nagrania, które Albert zrobił 2 lata temu. Tytuł nagrania: Maryja, Królowa Świata. Nagranie trwa 16 minut 49 sekund i wspólnie sobie no, jakoś to przeanalizujemy. Więc zaczynamy. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym się skupić na bardzo ważnej kwestii, a mianowicie na Maryi jako Matce Królowej Świata, Królowej Wszechświata. Moje pierwsze pytanie, Albert, na które proroctwo w Biblii mówi, że Maryja będzie królową tego świata i, tak jak powiedziałeś, królową wszechświata? To było pierwsze moje pytanie. Protestanci, jak i świadkowie Jehowy, poniżają Matkę Bożą, albo inaczej, odzierają jej z tej godności, która posiada. Nie wierzą w jej przywilej i w jej pozycję, która jest zaraz po Bogu.
Dlaczego? No, nie trudno się domyśleć. Szatan nienawidzi Matki Bożej. Okej, okay, to jest, Albert, moje drugie pytanie. Gdzie w Biblii pisze wyraźnie, że szatan nienawidzi, podkreślam ten termin, słowa, nienawidzi Maryi? To było moje drugie pytanie. I on dobrze wie, dlaczego. Dlaczego? No ma powód. Ona zmiażdży mu łeb. Przyjrzyjmy się może protoewangelii na wstępie. No i tu się na chwilę... Księga Rodzaju, rozdział trzeci, werset. No i tu się właśnie na chwilę zatrzymam na temat tej protoewangelii z Księgi Rodzaju 3:15, bo musicie zwrócić uwagę, jak Albert będzie potem mówił przemiennie, i to jest manipulacja słowem, będzie mówił przemiennie, bo tam jest napisane, ja może się odniosę, żeby było lepiej, proszę bardzo, traktat de Montfort, gdzie tu jest właśnie też ta ideologia właśnie stosowana, to jest na stronie 65 odnośnik do punktu 52, prawda? Ja może to też przeczytam szybciutko wszystko razem. Nigdy, zróbmy tak. Więc tak, nigdy Bóg nie ustanowił i nie wprowadził takiej nieprzejednanej nieprzyjaźni, która będzie trwała i nasilała się do samego końca. Między Maryją, swoją godną matką, a diabłem, między dziećmi i sługami Najświętszej Dziewicy, a dziećmi i poplecznikami Lucyfera. Przeto najstraszniejszym nieprzyjacielem diabła, jakiego Bóg ustanowił, jest Maryja, jego święta matka. Już w ziemskim raju dał jej, chociaż istniała ona wówczas tylko w jego zamyśle, tak wiele nienawiści do tego przeklętego nieprzyjaciela Boga, tak wiele pomysłowości, aby ujawnić przewrotność tego węża. Starodawnego, okej, okay, starodawnego. I teraz tu jest odnośnik, pisze tak. Mariologiczna interpretacja Księgi Rodzaju 3:15, protoewangelii, opiera się na greckim, uwaga, na greckim, a potem łacińskim tłumaczeniu, w którym druga część zdania zaczyna się od zaimka ona. Tymczasem, to jest ważne, tymczasem w oryginale hebrajskim jest ono, to znaczy potomstwo. Ono, potomstwo. Więc to ono, to potomstwo zmiażdży węże, zmiażdży głowę węża, a nie tak jak ty będziesz potem to mówił, ona. Bo w jednym momencie czytasz poprawnie, ale potem cały czas mówisz, że to ona zmiażdży głowę węża. Proroctwo mówi, że potomstwo jej, potomstwo zmiażdży głowę węża, a nie jako ona sama. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi. Zwróćcie na to uwagę, jak będzie przemiennie potem na ten temat się wypowiadał Albert. No a teraz będzie czytał z Księgi Rodzaju. Jezus, Bóg mówi takie słowa. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżesz mu piętę. Słowo te wypowiedział Bóg do węża. Zapowiada tutaj niewiastę. Jestem bardzo ciekawy, kim dla protestantów jest owa niewiasta, skoro nie jest nią Matka Najświętsza. Szatan wie, że ona zmiażdży mu łeb, dlatego jej nienawidzi i robi wszystko, by ją umniejszyć, upodlić i odrzeć z należnej jej czci. Dobrze, to jest, Albercik, w tej minucie mówisz 1,56. W takim razie, gdzie pismo nakazuje oddawanie czci Maryi? Proszę mi znaleźć taki werset w Biblii, gdzie jest nakaz Boga, żeby oddawać cześć Maryi. To praktycznie chyba tego pytania nie napisałem. No, to jest moje trzecie pytanie. Nie oddawać jej czci, nie błogosławić jej. No i niestety ten diabelski wymiot nienawiści rozlewa się po świecie i
powiedzmy sobie szczerze, no, protestanci nieświadomie babrają się w tych diabelskich, heretyckich wymiotach, a diabeł przez nich rozprzestrzenia tą herezję, uderzając w Maryję. Bóg zapowiada niewiastę, Jezus w piśmie... No... Dobrze, Bóg zapowiada niewiastę, a nie królową. W Testamencie zwraca się do swej matki niewiasto niejednokrotnie, jakby dając do zrozumienia, że właśnie tą niewiastą z protoewangelii, która zmiażdży szatana, jest właśnie jego matka Maryja, która jest królową wszechświata. I teraz, no... No i teraz powtórzę moje pytanie, które chyba było na początku. Gdzie w Biblii jest napisane, że Maryja jest królową wszechświata? Protestanci Jehowie mówią, że jest to absolutnie niebiblijne, że są to tytuły wymyślone, pogańskie, powołują się na jakieś, prawda, efeskie świątynie, bogini Diany, prawda, no, jest faktem, ona istniała, prawda, i boginie niebios, królowe niebios, ofiary na czci właśnie takich bogini żeńskich, prawda, potem miały. Zobaczmy, co mówi Pismo Święte na temat Pismo Święte Maryi jako Matki Jezusa i przede wszystkim w tym kontekście jako Królowej Niebios. Wszyscy dobrze wiemy, że Jezus Chrystus jest Królem Izraela, Królem Królujących, Panem Panujących. Z tym się zgadzamy i protestanci Jehowi, no i katolicy oczywiście też. Ale kochani, zauważmy jedną rzecz. W tradycji żydowskiej na przestrzeni wieków królową była matka króla. No, tu się na chwilę zatrzymam, bo ty, Albert, potem będziesz to tłumaczył, że tradycja żydowska mówi na temat, i potem wszyscy się dowiemy. Więc ja tutaj się do ciebie, Albert, zwracam z taką właśnie też małą prośbą, żebyś to wytłumaczył w takim razie, skoro się powołujesz na tradycję żydowską, prawda? Wiemy, że w tradycji żydowskiej nie było czegoś takiego jak urząd stanu cywilnego, gdzie się zawierało ślub, bo są i tacy, którzy nie mają ślubu kościelnego, mają tylko tak zwany ślub cywilny, a ci, którzy mają ślub kościelny, wiemy, że wtedy też takich ślubów w taki sposób, jak dzisiaj to ma miejsce, nie były udzielane przez żadnych kapłanów. Wiemy, że z tradycji właśnie żydowskiej, że prawo Boże ustanawiało człowieka jako męża i żonę w oczach Stwórcy, było takie, że brało się kobietę, mężczyzna brał kobietę do namiotu, lub jak potem już zamiast, bo najpierw mieszkali pod namiotami, potem już mieszkali w budynkach, lub brało się do pewnego pomieszczenia kobietę i poprzez właśnie odbycie tak zwanego, no niestety, stosunku płciowego na tej podstawie, to była podstawa prawna do tego, żeby dana kobieta od tego momentu była żoną mężczyzny. To tyle na tradycję żydowską, jak się powołujesz. Nie żona, a to z tego powodu, że królowie izraelscy na przestrzeni całych wieków mieli po kilka żon, prawda? Więc przywilej królowej przypadał matce i tylko takie dwa krótkie fragmenty. No to okej, tutaj mam, Albert, do ciebie czwarte pytanie już. Na jakiej podstawie prawnej mieli królowie żony? Okej. Sobie przeczytamy. Pierwszy fragment II Księgi Królewskiej, rozdział 10, werset 13. Napotkał braci Ochozjasza, króla judzkiego, i zapytał: kim wy jesteście?
odpowiedzieli: jesteśmy braćmi Ochosjasza i przyszliśmy pozdrowić synów króla i synów królowej matki Izabel. Królowej matki. Wyraźnie się wskazuje tutaj na to, iż królową była matka, nie żona króla. Dobrze, więc stosując się do tego, co Albert powiedziałeś, prawda, to, tak jak wcześniej powiedziałem, na jakiej podstawie Maryja może być królową z Jezusem? I tu odnośnie tej tradycji żydowskiej jeszcze, o której mówiłem, w Ewangelii Łukasza czytamy wyraźnie zwiastowanie Maryi, posłuchaj Albert, w szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Słuchamy dalej. Drugi werset z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział drugi. I zacznijmy od 19. Batrzeba więc, i tutaj można już pomału zrozumieć znaczenie królowej Maryi dla nas katolików. Batrzeba więc weszła do króla Salomona, aby przemówić do niego w sprawie Adoniasza. Wtedy król wstał na jej spotkanie, oddał jej pokłon, a potem usiadł na swym tronie. A wtedy postawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego prawej ręce. Widzicie? Ustawiono tron dla matki króla, aby usiadła po jego ręce. To była królowa. Ona wtedy powiedziała mu: mam do ciebie jedną małą prośbę. Nie odmawiaj. A król jej odrzekł: proś, moja matko, bo tobie nie będę odmawiał. Weźmy tutaj krótką scenę. Wiadomo, można przeczytać całość, prawda? Ale to, na co chciałem tu zwrócić uwagę, przytaczając te dwa fragmenty, to na to, że matka króla była królową. Jeżeli weźmiemy sobie Księgę Kronik, przede wszystkim pierwsze 9 rozdziałów, gdzie są całe chronologie pokazywane. Matka królowa, matka króla, królowa, matka króla, prawda? Ten kontekst przewija się niemalże przez cały Stary Testament. Więc w tradycji Izraela matka króla była królową. Więc kiedy Chrystus przychodzi na ziemię jako król Izraela i jako król królów i pan panujących, nie ma jakby z tomatu, Maryja jest matką, będąc matką Chrystusa, króla, jest królową. Ona nie potrzebowała jakiejś szczególnej koronacji przez Chrystusa, jakiegoś szczególnego ustanowienia. Ona je po prostu, to była tradycja, to była, że była królową. Więc jest logiczną konsekwencją, iż to królowanie nad światem i nad wszechświatem i bycie królową wszystkich królów i królowych, prawda, przysługuje jej z tytułu bycia matką króla. Więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Żadna herezja, tylko po prostu historia tradycji narodu izraelskiego. Prawda? Chrystus jako król i Maryja jako królowa. W Księdze Kronik czytaliśmy, jak ustawiono tron dla matki króla. Maryja ma swój tron w niebie i ona tutaj właśnie wstawia się w sprawach właśnie za ludem do króla. I to jest rola Maryi. Proś, ja ci nie odmówię, mówi król.
właśnie do swojej matki Batrzeby, król Salomon. Nie odmówić. Prawda? I tutaj już można zobaczyć tą ta przesłanka, ta historia pokazuje nam, kim jest Maryja, pozwala nam zrozumieć jej rolę. Zresztą widzimy ją w cudzie w Kanie Galilejskiej, prawda? Kiedy Maryja zbliża się do Chrystusa, mówi, nie mają wody. Chrystus ulega tej prośbie, przystaje na jej prośbę. I oczywiście koronnym dowodem na jej bycie królową jest oczywiście Apokalipsa, rozdział 12. No nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż owym wielkim znakiem, który ukazał się na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Prawda? Niewiasta. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej na samym początku, szatan nienawidzi Maryi, bo ona jest tą niewiastą, która zmiażdży mu łeb. Jezus niejednokrotnie zwraca się do swojej matki niewiasto, wywyższając ją w ten sposób i pokazując, że ona jest właśnie tą zapowiedzianą, która pokona szatana. I tu widzimy ją w chwalebnej, w chwale niebios. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Jest królową nieba, królową świata, a jest brzemienna i woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak ukazał się na niebie. Wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon z jego zgniata, trzecia część gwiazd z nieba. Prawda? No to wiadomo, szatan, który staje do walki z niewiastą. Oczywiście tą walkę przegrywa. Przegrywa z kretesem. Prawda? I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, a żeby skoro porodzi, pożreć jej dzieci. Porodziła syna, mężczyznę, więc ewidentnie nadzwyczaj klarownie owa niewiasta jest błogosławioną Marią Dziewicą. I widzimy w wizji Króla Królów Pana. Czyli to jest ewidentnie klarowne, więc ja, Albert, tutaj odniosę się do traktatu de Montfort na stronie 262 do numeru 234, gdzie pisze tak. Druga praktyka, bo to jest tak, odmawianie koronki do Najświętszej Maryi Panny. Druga praktyka, przez wszystkie dni swego życia, w miarę możliwości, będą odmawiać koronkę do Najświętszej Maryi Panny, złożoną z 3 pater i 12 ave, dla uczczenia 12 przywilejów i wielkości Najświętszej Dziewicy. Jest to bardzo dawna praktyka, mająca swoje podstawy w Piśmie Świętym. Święty Jan ujrzał niewiastę w koronie z gwiazd 12, obleczoną w słońce i mającą księżyc pod stopami. Jak twierdzą komentatorzy, tą niewiastą jest Najświętsza Dziewica. Dokładnie, jak twierdzą komentatorzy, tacy jak ty, Albert, gdzie komentujesz w swoim nagraniu, że ten werset z Apokalipsy odnosi się do Maryi, prawda? To jest tylko wasz komentarz, a nie ma żadnego tutaj uzasadnienia biblijnego. To, o czym tutaj, no niestety, Albert, mówisz, prawda? Dobrze, to żeśmy sobie też powiedzieli, prawda? No i zobaczmy, co tam jeszcze Albert ma do powiedzenia. Podkreślę, że autorzy tutaj tego traktatu, de Montfort też stwierdził, że tak jak przeczytałem, nawet sam apostoł Jan, który miał osobiście to objawienie, nie odnosił tego objawienia do Matki Jezusa Chrystusa.
pomoc chorystów. Okej. Czekajcie. Nie widzimy w wizji Króla Królów, Pana Panujących, Chrystusa i Jego Matkę Maryję jako Królową Wszechświata. I nie trzeba żadnych żadnego mędrkowania, żadnych doszukiwań się koronacji czy ustanowienia. Z tradycji narodu wybranego, ona jest matką i królową wszechświata. Prawda? I ma swój tron. I ta królowa Maryja nasza wstawia się za nami, jak Batrzeba u króla Salomona. I syn jej nie odmawia. Syn jej, król mówi, proś, nie odmówię ci. I ta sytuacja pozwala nam zrozumieć, daje pewne światło na to, kim jest Maryja między nami a Chrystusem. Jest właśnie pośrednią. Się wstawia za nami. Prawda? I szatan nienawidzi jej i nie mógł jej pokonać, więc walczy z resztą jej potomstwa, z nami, bo ona jest naszą matką. Prawda? My jesteśmy jej potomstwem. Wcześniej w innym wideo mówiliśmy sobie, że skoro Jezus czyni nas braćmi i siostrami, wszystkich tych, którzy pełnią Jego wolę, mówi, jesteście moją braćmi i siostrami, tak? Sposób duchowy, automatycznie w sposób duchowy Maryja jest naszą duchową matką. Prawda? I walczy z nami, aby nas odciągnąć od Maryi, odciągnąć od prawdy, wprowadzić w malinę. Zachęcam, kochani, do przejrzenia Starego Testamentu, do Księgi Kronik, ja tylko nakreśliłem pewne ramy. Prawda, aby dać, zasygnalizować, że Królestwo Maryi jest stricte biblijne, rodzi się wręcz, jest biblijne i rodzi się z całej tradycji narodu wybranego, w której Jezus był wychowywany, prawda, i której nie zniósł. Prawda? Więc apel do protestantów. Zastanówcie się nad tym, co mówicie. Powtarzacie te same hasełka, te same herezje bez głębszego wczytania się w Słowo Boże, bez głębszego zrozumienia historii i tradycji narodu wybranego. Ewidentnie wystarczyło 15 minut, żeby wam zasygnalizować. Maryja jest matką i jest to biblijne. A pokażcie mi, skoro tak mówicie, że nie jest. Pokażcie mi, gdzie nie jest napisane, że... Gdzie jest napisane, że nie jest królową? Rozdział 12. Niewiasto obliczone w słońce i księżyc. Ewidentnie po naszej stronie. Pokażcie mi wy, gdzie jest napisane, że nie jest królową. Na czym to opieracie? Dziękuję wam za uwagę. No więc na czym to opieramy? No ja opieram to na Słowie Bożym i ja spróbuję w tym momencie, Albert, odpowiedzieć na twoje pytanie, bo zadałeś pytanie tak, żeby powiedzieć. Nawet cofnijmy to, bo akurat jeszcze przesłuchajmy raz. ...która porodziła dzieci mężczyzny. Jest ewidentnie po naszej stronie. Pokażcie mi wy, gdzie jest napisane, że nie jest królową. Na czym to opieracie? Dziękuję wam za uwagę. Na czym to opieramy? Na Słowie Bożym, na Biblii. I ewidentnie ci Albert pokaże, że nie jest królową, bo w Ewangelii Jana, 6 rozdział, i to będzie werset 29,
Czytamy tak. Posłuchajcie. W tym wersecie czytamy tak. Dwudziesty dziewiąty jest. Ojej, to jest, która była Ewangelia? To jest 6.15. Ewangelia na 6.15. Gdzie ja tutaj patrzę? Gdzie to była? A to jest tu. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Uwaga! Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oczywiście zgodzę się z tym, że w wersetach, w Ewangeliach jest napisane, że kiedy Jezus stał przed Poncjuszem Piłatem na zadane mu pytanie, czy jest królem, odpowiedział: tak, jestem królem. Ale także w tej samej Ewangelii Jana czytamy, że Jezus powiedział, że jego królestwo nie jest z tego świata, prawda? Więc będąc królem, królował, tylko że nie na tym świecie. I to dobrze o tym wiemy. Więc właśnie to było moje piąte pytanie, Albert, bo ja tutaj przeczytam, co sobie zapisałem, że rozmowa z Poncjuszem Piłatem, Jezus mówi, że jest królem, ale też mówi, że królestwo jego nie jest z tego świata. To jak Maryja może być królową tego świata lub wszechświata? To było piąte pytanie. Masz, Albert, pięć pytań, a wracając do Apokalipsy, to dowiadujemy się, że królestwo Jezusa i jego panowanie na tym świecie ma dopiero przyjść, bo właśnie skoro ty się już powołujesz na Apokalipsę, Albert, to rzeczywiście tak jest. W Apokalipsie się dowiadujemy, że królestwo Jezusa Chrystusa ma dopiero przyjść i ma objąć to królestwo tu na tej ziemi. Także jeszcze nie objął tego panowania, tego królestwa tu na tej ziemi. Jeszcze to królestwo nie nastąpiło, jego królowanie. Więc na jakiej podstawie Maryja już tutaj na ziemi króluje? Najwidoczniej ma takie prawa, żeby bez Jezusa mogła sama królować, tak? Tylko że, Albert, czy tradycja żydowska nauczała, na podstawie kronik, które tam czytałeś, czy tradycja żydowska nauczała, że królowa mogła rządzić bez króla? Tak nauczają kroniki królewskie? Więc na jakiej podstawie Maryja teraz się objawia w objawieniach jako królowa nieba i ziemi i rzeczywiście widzi